Dzień dobry, dzień dobry. Witam grzybiarzy i ludzi zakręconych na punkcie lasu. Dziś wybrałem się na swoje oczywiście miejsca, ale jak już niektórzy zauważyli, to nie jest poranek. Mamy teraz godzinę 14. Od rana masy ludzi były w lesie, ale ja przejdę po swoich miejscówkach i mam nadzieję, że coś do tego koszyczka dzisiaj włożę. Grzybów jest bardzo dużo, więc to nie jest problem znaleźć kilka ładnych grzybków. Ja oczywiście nastawiam się na prawdziwki. Chętnie przytuliłbym jedną, może dwie kanie na jutrzejszy obiadek. I oczywiście, jeśli zobaczę swoje ulubione grzybki koźlarze czerwone, czyli potocznie nazywane kozakami, też jak najbardziej takie grzybki przytulę. W tym momencie najbardziej pożądanym przeze mnie grzybkiem jest prawdziwek, ale mały. Mały borowik, ponieważ chciałbym zamarynować kilka słoiczków, a w marynacie no najlepsze są miniaturowe prawdziwki, a smakują przebomba, więc polecam również marynatę prawdziwka i w niedługim czasie też opublikuję bardzo fajny przepis na moim kanale na marynowanego borowika. Tu gdzieś w tym miejscu ostatnio wyjąłem ładnego czerwonego. Widać, że już przeryły dziki. To jest maślura. I mam pierwsze piaskowce dzisiejszego dnia. Tutaj ładnie wyskoczyły trzy sztuki. I jeszcze mam jednego, gdzieś go tu widziałem. O, tam stoi. Ładne, ładne są. Niektórzy na te grzybki mówią siniaki. Dlaczego siniaki? Po dotknięciu, w miejscu, gdzie zostały dotknięte, momentalnie zaczynają sinieć. I tu jeszcze mamy ładnego. Tu jest, ale taki ogryzek już zjedzony. A dopiero zbliżam się do miejsca, gdzie piaskowce rosną. Więc może być dzisiaj również udany, fajny dzień, jeśli chodzi o piaskowce. Tu jest stojak. Koźlarz babka. Brawe, kania, piaskowce, kozaki. Takie zadanie dzisiaj. A z tymi piaskowcami to jest tak, że czym więcej widzicie takich spadających, suchych liści, tym gorzej jest je namierzyć. I trzeba naprawdę bardzo ostrożnie szukać, żeby nie przegapić takich ładnych egzemplarzy.
I one właśnie taki układ korzonka mają. Nieraz jest pusty w środku. Koźlarz babka stoi, ale niech stoi. Bardzo ostrożnie muszę tutaj chodzić, ponieważ znalazłem piękne gniazdo prawdziwków, młodziutkich, takich właśnie pożądanych. Widzę chyba w tym momencie 5 albo 6 sztuk, ale myślę, że będzie ich więcej, bo one w tym miejscu dopiero się zaczynają wysypywać. Trafiłem idealnie. Spójrzcie, tam widać drugiego, tu widzę trzeciego, czwarty, tam widzę piątego. Piękne. I dosłownie krok po kroku muszę naprawdę uważać, żeby nie zdeptać tego, którego jeszcze nie widać. Zobaczcie, jakie maluchy. I będzie marynata. Będzie marynata. Takie ideały. Jeden. Oj, ten to jest piękny. Takie prawuski mnie dzisiaj interesują. Kolejny wychodzi tu. Tylko łebek z piaseczku. Wyglądaj. I już do marynaty. Tu taka malutka, ale to nie wiem, czy coś z niego będzie. Piękne. Piękne borusy.